Ochrona zdrowia, środowiska, rozwój infrastruktury drogowej, edukacja to główne obszary działań, na które województwo świętokrzyskie chce przeznaczyć środki finansowe z Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Kontrakt programowy jest ważnym dokumentem. Mamy ogromne środki finansowe na tą perspektywę, 1 miliard 403 miliony euro. To są ogromne środki i kontrakt pokazuje podział tych środków na poszczególne obszary wsparcia i to jest bardzo ważne, bo to pokazuje, w jakim kierunku będzie szedł rozwój naszego województwa. I dlatego tutaj, jeżeli chodzi o te środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, one wspierają wszystkich naszych mieszkańców, począwszy od dzieci w wieku przedszkolnym, poprzez już osoby dorosłe, aktywne zawodowo, a także w projektach takich prospołecznych, prozdrowotnych wspierają oczywiście wszystkich naszych seniorów. Kontrakt programowy, w którym zawarte są projekty kluczowe dla rozwoju województwa, został podpisany 1 lutego przez władze województwa i Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. No jak przyjrzymy się, gdzie zostanie zainwestowane te 1,4 miliarda euro, to no można spokojnie powiedzieć, że to województwo świętokrzyskie wyniesie na zupełnie inny poziom i w 2027 roku będziemy mogli mówić rzeczywiście o skoku cywilizacyjnym, jeśli chodzi o województwo, bo te środki to jest pewien napęd, pewien motor, który uruchamia również środki prywatne, uruchamia inne środki publiczne, wkłady własne, kreuje nowe projekty, które mają pewną wartość dodaną. Podpisany dokument obejmuje 38 projektów. To przede wszystkim drugi etap kampusu laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar, czy Centrum Badań Onkologicznych. Te dwa projekty chcielibyśmy, żebyś znalazły akceptację Komisji Europejskiej, ale i również pozostałe, które obejmują obszary czy infrastruktury drogowej, czy ochrony zdrowia, czy ochrony środowiska, bo jest tam pakiet, który wszystkie te działania, te strategiczne i te terytorialne są dla nas ważne. Będziemy starali się ten kontrakt realizować jak najskuteczniej. W kontrakcie programowym nie ujęto inwestycji w powiecie ostrowieckim. Na liście znalazła się duża inwestycja w sąsiednim powiecie opatowskim, gdzie w najbliższych latach ma powstać AgroFresh Park. Zarząd województwa świętokrzyskiego chciałby jeszcze w tym roku ogłosić postępowania przetargowe na realizację inwestycji, jednak zanim to nastąpi, niezbędna jest akceptacja projektów przez Unię Europejską.